polskiej publicystyce emigracyjnej po 1945 roku, w 10. rocznicę śmierci Leopolda Ungera, poświęcona była konferencja, która odbyła się 24 i 25 stycznia. Zorganizowały ją Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu oraz Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. Konferencja jest organizowana w 10. rocznicę śmierci Leopolda Ungera, wybitnego publicysty międzynarodowego, doktora honoris causa naszej uczelni. Więc poza okolicznością uczczenia pamięci Leopolda Ungera, bardzo ważne jest to, że w tym kontekście przywołać możemy wartości publicystyki emigracyjnej, nie tylko kręgu paryskiej kultury. Celem konferencji jest zatem przybliżenie pamięci o publicystach tego kręgu, jak również próba przybliżenia modelu publicystyki wartościowej, takiej publicystyki poważnej, która uczy nas, że z nazwiskiem autora wiąże się coś ważnego. Leopold Unger był wybitnym dziennikarzem, publicystą, eseistą, komentatorem spraw międzynarodowych związanym m.in. z paryską kulturą. W 2009 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa UMCS. Podczas konferencji organizowanej w formule zdalnej odbyła się także uroczystość wręczenia nagrody imienia Jerzego Giedroycia. W tym roku przyznano pierwszy raz nagrodę specjalną. Otrzymali ją dwaj historycy z Łodzi, Sławomir Nowinowski i Rafał Stobiecki, za książkę pod tytułem Mam na Pana nowy zamach. Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami świadkami historii 1946-2000. Zostały także rozdane dyplomy laureatom 9. edycji stypendium imienia Leopolda Ungera. Stypendium główne w wysokości 5000 zł otrzymała Katarzyna Rodacka za reportaż pod tytułem Tłumacz umiera codziennie, opublikowany w miesięczniku Znak. Jest to reportaż, który opowiada o trudnej sytuacji tłumaczy z Iraku i Afganistanu, którzy współpracowali z wojskami międzynarodowymi. Pokażemy symbolicznie, tak wirtualnie, ten dyplom, który przygotowaliśmy dla Pani. Znajduje się tutaj także list gratulacyjny od Jego Magnificencji Pana Rektora. Znaczenie stypendium Leopolda Ungera moim zdaniem jest coraz większe. W tym roku to już będzie 10. edycja, a honorować będziemy laureatów 9. edycji oraz laureatów poprzednich rozstrzygnięć, których kariera zawodowa, i nie waham się użyć tego słowa, rozwinęła się znakomicie, ponieważ stali się w młodym wieku rozpoznawalnymi korespondentami, tłumaczami innych kultur. Znaczenie tego stypendium polega na możliwości pracy pod okiem bardzo doświadczonych dziennikarzy i publicystów w renomowanych czasopismach związanych z Ungerem i wykorzystania ich doświadczeń, ich kontaktów także, żeby budować swoją pozycję na początku pracy zawodowej.